Chciałbym wszystkich Państwa serdecznie powitać na dzisiejszej konferencji prasowej. Dla mnie Ford kojarzy się przede wszystkim z wieloma emocjami. Przez lata startów w motorsporcie, w rajdach samochodowych używałem na arenie międzynarodowej głównie samochodów Ford. Polish market is a very big market when you compare me the other eastern countries. It's around 25,000 units sold in this market. So we think that it's very important to get a share in the Polish market. That's why now we are entering that. As you know, it won the Truck of the Year award in 2019. So it is the best truck available in the market right now. And considering 80% of the market is long haulage, F-Max will be the key. Kiedy pierwsi handlowcy ruszą w teren? Chcemy ruszyć najszybciej, jak to jest możliwe, i we wrześniu przedstawić już kilku oficjalnych dealerów na terenie Polski. Chcemy stać się w przyszłości liczącym graczem na rynku polskim. Dla klientów w sieci Q-Serwis autoryzacja to jest przede wszystkim dostęp do know-how, do technologii, do marketingu. W związku z tym to jest wsparcie dla sieci. Myślę, że nikt na tym nie straci, każdy może zyskać. My chcemy tworzyć przyjazne środowisko rozwoju dla naszych warsztatów zrzeszonych w Q-Serwis Truck. Postaramy się zrobić naprawdę świetny model dla klienta. Postaramy się zapewnić, zorganizować tak naprawdę szybko, bardzo dobry serwis i świetną dostawę części. Na tym się znamy.